Wciąż żywa jest tu pamięć o ojcu, przynajmniej dla mnie. Z garażu dobiega jakiś hałas. Przed chwilą słyszałam klakson, a Dario jest w kuchni. Może to ci ludzie. Dokąd idziesz? Uspokój się, Liso. Może wrócili. Pójdę tam. Klary nie ma w pokoju. Idę. Niech nikt nie opuszcza hotelu. Coraje. Costa. Ukryj się. Wyjdź, Coraje. To koniec zabawy. Oby to nie byli ci sami. Gdzie idziesz? Zobaczyć, co się dzieje. Zostań, to może być niebezpieczne. Co znowu? To na pewno ojciec Juan i Clara. Używają na całego. Co ty mówisz? Nie widzi nas? Nie. Wychodź. I tak zginiesz. Co się dzieje? Tete nie odpowiada. No chodź, Ano. Costa ma wspaniały pretekst, żeby zabić ojca Juana. Twoja ukochana córka też jest w niebezpieczeństwie. Co to, Coraje? Zabrakło ci odwagi? Nie wchodź, Ana. Otwieraj, Costa. Pożałujesz, jeśli skrzywdzisz ojca Juana. Jak mam ci powiedzieć, żebyś tu nie przychodził? Chciałem cię... Naprawdę, chciałem cię zobaczyć. Widziałeś mnie po południu. Nie chcę więcej problemów. Wystarczy mi Nena. Bądźmy razem. Sam nie udźwigniesz wszystkiego. Całe życie robiłem to sam. A ty jesteś najmniej wskazaną osobą, żeby mi pomagać. Jak się czuje Nena? Dzięki Bogu, lepiej. To nie Bóg ją ocalił. To na mnie uwziął się los. Jestem zbyt zmęczony, żeby znosić twoje sceny. Czym zmęczony? Kłamstwami? Jak długo chciałeś ukrywać przede mną, że ten łotr Olmos Rey zabił mamę? Czemu go chroniłeś? Był jednym z twoich kochanków? Szkoda, że nie poćwiartował żywej Lourdes. Milcz i zrób coś dla mnie. Wyjedź do Pozo de las Almas albo Sacramento i wynajmij sobie... jakieś mieszkanie. I przestańcie nareszcie grać mi na nerwach. Drogi tatusiu, nie zrobię ci tej przyjemności. Bądź dla mnie dobry, bo nie pozwolę ci zobaczyć wnuka. Jutro chcę jechać do Pozo po śliczną kołyskę, którą tam widziałam.
Jedź ze mną. Powiedziałem ci, że nie możesz zajść w ciążę. Wczoraj miałam nudności i chyba zadziałał wywar donirosy. A ty zachowuj się przyzwoicie. Dobrze? Obaj uważajcie, bo a nuż znów pojawią się napisy. Wyjdź. Otwórz albo dzwonię na policję, Costa. Nie mogą cię tu zobaczyć, ani ciebie. Co robimy? Wyjdź przez okno. Szybko. Co ci się stało? Wiem, że tu jesteś. Pomóż mi, Dario. Na Boga. Co się tu stało? Gdzie Korache? Dzwoń na policję i poponsę. Nic mi się nie stało. Dzwoń. Co się dzieje? Gdzie byłaś? W łazience. Co znaczy ta broń? Co się stało? Masz nas za głupców? Mnie nie oszukasz. I mam już tego dość. Powiem ojcu Justino, co się tu dzieje. Zawsze jesteś przy mnie. Messi. Zawsze. Jak się czujesz? Wszystko mnie boli, ale zasłużyłam sobie na to. Nie bądź głupia. To prawda. Zrobiłam wiele złego. Nie, nena. To Pedro ma plugawą duszę. Tak jak ja. Inaczej nie zaplątałabym się z Horacją. Szkoda, że nie umarłam. Nie mów tak nawet żartem. Mówię to, co czuję. Lautaro mnie nienawidzi. Nieprawda. Chcę umrzeć. Nie można cię nienawidzić, gołąbko. Jesteś aniołem. Chcę umrzeć. Nie mów tak. Podałaś mu leki o 10:00, tak jak pan kazał, doktorze. Kto to zrobił? Nena. Dzwoń na policję. Co się stało? Ale masz minę. Pedro uciekł. Miał nie wyjść ze śpiączki. Nie bój się, kochanie. Dostaniesz ochronę. Możesz być spokojna. Zadzwoniłaś na policję? Nie mogłam. Telefon nie działa. Na pewno Pedro przeciął kable. Na pewno zawalił się słup. Idź na komisariat i powiedz, co się stało. Tato nie pozwoli, żeby Pedro cię skrzywdził. Nikt cię nie skrzywdził. Boli mnie. Spokojnie, kochanie. Spokojnie. Wcześniej wróciłeś. Czyżby Klarę bolała głowa? Przepraszam. Mam problem, Santo. Jaki? Costa zauważył moje znamie. Jak? Co u niego robiłeś? Był w hotelu. Zatem wie, że Korache to ksiądz. Nie widział mojej twarzy, tylko plecy. Czyli Klara nie miała bólu głowy.
Bóg cię opuścił. Jak mogło do tego dojść? Muszę natychmiast znaleźć alibi, które potwierdzi, że z Klarą był Corrache, a nie ojciec Juan. Najlepiej na tym wyjdzie ona. Po tym wszystkim pozostanie jej tylko zamieszkać w burdelu. Pudding, co robisz? Zwariowałeś? Nie rozumiesz, że Justino jest moim alibi? Skoro on był tutaj ze mną i spał całą noc, zatem ja nie mogłem być z Klarą. Doskonale. Wina spadnie na tego drugiego, nie na mnie. Aną, z jej przeszłością też się nie martwię. O co chodzi? Pozamykaj wszystko. O to, że to ja będę posądzony o uśpienie was. Zwariowałeś. Dlaczego? Zapomnij o tym. Nie mogę na ciebie liczyć? Nie. To resztę życia spędzisz w więzieniu. Drogo mi za to zapłacisz i sam wybiorę walutę. Przepraszam, w porządku, boli? Nie. Zabolała mnie tylko duma. Miałem go na wyciągnięcie ręki i uciekł. Telefon nie działa. Idź więc do szpitala. Nie ma potrzeby. Zajmij się swoimi sprawami, Dario. Szkoda, że tak zakończył się wieczór. To nie twoja wina. Ale musisz zająć się Klarą. Zasłużyła na nauczkę. Proszę cię, Manuel. Była z Corrache. Jeśli jej nie powstrzymasz na czas, stanie się jak on przestępcą. Przyniosę jeszcze lodu. Corrache to pewnie znakomity kochanek, skoro tak się dla niego narażasz. Domyśla się pan, że nie będę z nim o tym rozmawiała. Czemu go bronisz? To złodziej i morderca. Zabił twego ojca. Nie wiem, pan miał ku temu więcej okazji. Kim jest Corrache? Nie ważysz się mnie zabić. Kim jest Corrache? Nie odważysz się, kiedy mama jest obok. Chcesz wiedzieć, kim jest Corrache? To Gabriel Jauregui, dziecko, które odebrałeś Amandzie. Pamiętasz? A teraz schowaj broń, bo zacznę krzyczeć. Masz coraz więcej wrogów, Klaro. Anna, Horacio, ja. Corrache nie może cię nieustannie chronić. Grozisz mi? Ostrzegam. Uważaj. Gdzie Manuel? Nie wiem. Pewnie wyszedł. Ojcze. Tete, por favor. Padre, por Dios. Czemu zawsze widzę cię tu, jak pijesz moją whisky? Nie udał ci się wieczór? Był koszmarny z powodu suki twojej żony. Co się stało? Przyłapałem ją, jak puszczała się z Corrache w aucie w garażu hotelowym. Niemożliwe, mówisz tak, żeby mnie wkurzyć. Ile razy mówiłem ci, że przyprawia ci rogi ze wszystkimi. Ocknij się. Miej do siebie trochę szacunku. Zabij ją albo oszalejesz. Już oszalałem. Co mam zrobić?
Pogrążasz się, synu, i pociągasz za sobą brata, a może powiesz, że zakochałeś się w nenie. Robisz to, bo odrzuciła cię ta dziwka. Mam ją zabić? I co na tym zyskam? Udowodnij mi, że jesteś jeszcze coś wart. Pomóż mi skończyć z Korachem. Nie. Ja oszalałem. Ale ty jeszcze bardziej. Korache i ksiądz to twoja obsesja, nie moja. Nie mieszaj mnie do tego. Czy to do diabła możliwe? Czy na domiar wszystkiego porwano jeszcze tetę? Chcesz mi coś powiedzieć? To był ksiądz, prawda? Wybacz, że się wtrącam, ale lubię cię i martwi mnie to, co się z tobą dzieje. Tak, byłam z nim. Czy warto? Ja go kocham. To dlatego takie rzeczy muszą się dziać? Prowokujesz Kostę, Klaro. Martwisz matkę, jesteś inteligentna, więc... Dlaczego? Nie potrafię inaczej. Jeśli znasz inny sposób, powiedz mi. Nie chcę nikogo krzywdzić. Chcę tylko być szczęśliwa. Oddałabyś za niego życie, prawda? Oczywiście. Ana także. Bardzo mu zazdroszczę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Daria. Biedak stracił czujność. Nie rozumiem, jak człowiek w takim stanie mógł wyjść ze śpiączki. Stan Pedra Ponce poprawił się? Tak, wyszedł ze śpiączki. Zostanie przeniesiony do więzienia. Jeśli go znajdą. Pedro uciekł. Udusił strażnika. Nie wiadomo, gdzie jest. Lepiej, żebyś nie poruszała się sama. Skoro jest na wolności, żadna kobieta w La Cruz nie może się czuć pewna. Mnie nic nie zrobi. Nie byłbym taki pewien. Jesteś jego żoną i na pewno skontaktuje się z tobą. Poproś go, żeby się oddał w ręce policji. Potrzebuje pomocy. Ale nie pozwala sobie pomóc. Obiecał, że się zmieni, ale tak się nie stało. Stałam się nawet, tak jak pan, jego wspólniczką w zbrodni. Niech pan natychmiast idzie ze mną do kościoła. Ojciec Juan ma jakiś atak. Leży na podłodze i wije się, a ojciec Justino i Santo są nieprzytomni. Idę po torbę. Co robisz? Wszędzie cię szukam. Co się stało? Mam skurcze. Jak to, skoro... Mówię, że mam skurcze. Przecież jeszcze nie czas. Co mam robić? Pójdę. Nie możesz. Nie możesz płakać po kątach. Pipo, musisz wrócić do życia. Mamie nie podobałoby się to. A co to ma wspólnego ze skurczami? Na pewno ma, bo twoje dziecko i ja potrzebujemy cię. Uspokój się. Poszukam kluczyku. Zawiozę cię jak najszybciej do szpitala, ale pośpiesz się, spokojnie.
Amando, musiałam to zrobić twemu synowi, bo inaczej nie ruszyłby się biedak. Ale będzie z niego dobry ojciec. Coś takiego. Wyjdzie z tego? Nie wiem, czym go uśpiono. To znaczy, że podano nam narkotyk? To znaczy, że dobrano środek nasenny do czegoś? Co spożyliście? Pudding. Ty to zrobiłaś. Jakie miałaś tym razem plany? Chciałeś zabić nas wszystkich, czy tylko ojca Juana? Nie miałam z tym nic wspólnego. Znam cię, panienko. Marczałaś w tym palce. Muszę natychmiast zabrać ojca Juana do szpitala. Wygląda to poważnie. Jak to? To poważne zatrucie. Nie ma odruchów, źrenice są rozszerzone. Ten środek spowodował u niego zmiany neurologiczne. Jeśli umrze, zabiję cię, Anna. To nie ja. Przyprawia ci rogi ze wszystkimi, ocknij się. Miej do siebie trochę szacunku. Zabij ją albo oszalejesz. Już oszalałem, co mam zrobić? Pogrążasz się, synu. I pociągasz za sobą brata, a może powiesz, że zakochałeś się w nenie? Robisz to, bo odrzuciła cię ta dziwka. Guzik, mnie to obchodzi. Nie może być na wolności. Musicie go znaleźć. Niech pan zrozumie, starosto, nie dajemy rady. Szukamy też panienki Tete. Ustalcie hierarchię ważności. Kogo obchodzi ta papuga? W porządku. A co z księdzem? O co znów chodzi z tym łajdakiem? Jest w szpitalu. Zdaje się, że ktoś podał mu silny narkotyk, po którym głęboko zasnął. Doktor mówi, że nie przeżyje. Do diaska. To może być twój szczęśliwy dzień, Horacio. Może umrze. Nie jest to czasem twoja zasługa? Nie wkurzaj mnie. Kto tak wali do drzwi? Proszę, ojcze, co za miła niespodzianka. Jaka niespodzianka. Proszę iść ze mną i przekonać się, co z nami zrobiono. Wiem o wszystkim od komisarza i już zająłem się sprawą. Jak pan się zajął, skoro nawet telefony nie działają? Muszę natychmiast o wszystkim poinformować biskupa. Komisarzu, proszę sprowadzić do centrali Mecie. Tak, ale niech pan coś wymyśli, proszę już iść. Niech zacznie obsługiwać centralę. Widzisz, ojcze, że się staram. Tym razem żaden z kostów nie ponosi za ten czyn odpowiedzialności. Tym razem okazały się od was lepsze siostry Jericho. To były tabletki Manule. Zmieliłam je i dodałam do pudingu. Ale dlaczego? Poprosił mnie o to ojciec. Po co mu to było? Chciał się zobaczyć z Klarą i nie mógł, dopóki ojciec Justino nie zaśnie. Zupełnie zwariowaliście. To ty. Ile tabletek dodałaś? Ile? Nie było ich wiele, od tego nie umrze. Manule ssał je jak cukierki. Manule był szczególną osobą. To lek uspokajający dla koni. Ja też jadłem pudding. Ty jednak nie oberwałeś kuli w głowę. Muszę natychmiast znaleźć antidotum, inaczej ojciec Juan umrze. Nie, go pan ratuje, doktorze. Naturalnie, że zrobię wszystko. Ciekawe jednak, czy wy się uratujecie. Co on mówi? Gdzie się podziałaś, Tete?
Co zaszło w garażu? Byłaś z ojcem Juanem czy z Corachem? Proszę cię. Żadne proszę, z kim byłaś? Nie martw się, bo każdy z nich jest lepszym człowiekiem niż ten, z którym byłaś ty. Uratował mi życie, musiałam mu jakoś podziękować. Jestem dorosła, nie oszukuj mnie. To nie była dziękczynna kolacja, on cię uwodził. A gdyby nawet, to jakim prawem mi to wyrzucasz? A ty skąd wracasz? Ze szpitala. Co się stało? Otruto ojca Juana. Jest w ciężkim stanie. Co takiego? Teraz wiesz. Twoja ukochana córka nie była z ojcem Juanem, była z Corache. To ty zrobiłaś, prawda? Czym otrułaś go tym razem? To nie ja, nie oskarżaj mnie. Jeśli mu się coś stanie, zabiję cię. Wszyscy będą mnie obwiniali, ale przysięgam, że tym razem to nie byłam ja. Skoro tak, nikt nie będzie cię obwiniał. Clara wykorzystała sytuację, żeby mnie zdruchać. Powie ojcu, że ja to zrobiłam, ale on jej nie uwierzy, jeśli nie zostawiłaś dowodów. Ty też mi nie wierzysz. Boże, gdzie popełniłam błąd? Gdzie? Niech ojciec spróbuje. Jeszcze raz. Nic z tego, do diabła. Gdzie jest Mercedes? Jestem już. Nareszcie. Połącz ojca z biskupstwem w Pozo de las Almas. To pilne. Rób, kobieto, o co cię proszę. Dobrze, proszę pana. Potrzebne jest jeszcze to. Tak, ale ty się na tym znasz. Jest to aż tak pilne, ojcze? A jak sądzisz? Połącz mnie. Gotowe. Witaj, ojcze Perrotta, mówi Justino. Co słychać? Możesz połączyć mnie z jego eminencją? Dziękuję. Tak, tak, to pilne. Dzień dobry, eminencjo. Dzwonię, żeby powiadomić waszą eminencję, że staliśmy się ofiarami próby zabójstwa. Właśnie. Ojciec Juan Kościelny i ja. Przez zatrucie. Tak. Oczywiście, że to poważna sprawa. Przekażę mu, oczywiście. Biskup przyśle z Pozo inspektora i sam przyjedzie tu jeszcze dziś. To nie jest konieczne. Mamy tu policję. O czym pan mówi, starosto? To nie jest pospolite przestępstwo. To zamach na kościół. I niech pan będzie wdzięczny, że łaska Boża jest nieograniczona, bo mogło się to gorzej skończyć. W tym miasteczku panuje kusy. Co znów się dzieje? Co to znaczy? Rozmawiał pan z porywaczami? Wiadomo coś o Tete? Któż miałby porwać tego koczkodana? To na pewno sprawka twojego przyjaciela Corache albo innego, który wpadł tutaj i wziął ją ze sobą. A kiedy się znudzi, wykopie ją. Co ty tu robisz, Tete? Nazwał mnie koczkodanem. Żyłam w kłamstwie. Poświęciłam mu swoją młodość. Wszystko zostawiłam dla niego. Koczkodan. Zapłaci mi za to. Nikt nie będzie nazywał Teresy Marii Andrade koczkodanem. Nawet on. Tete. Nie widziałaś mnie, Mecia, a to się nigdy nie zdarzyło. Najdroższy, obudź się. Łajdaczysz się z Corache, a przed nim odgrywasz żałosne sceny.
Skoro go tak kochasz, mów ciszej i odejdź stąd. Nie odejdę. Muszę być przy nim. To ty odejdziesz. Nie, odejdziesz. Zwariowałyście. Ojciec Juan umiera, a wy robicie tu awantury. Ten lek się skończył, doktorze. Słucham, nie mamy tego leku. Natychmiast dzwoń do Poso de las Almas. A wy módlcie się, żeby lek przyszedł na czas. Na jaki czas? Być może przeżyje. Możliwe jednak, że pozostanie mu jakieś poważne uszkodzenie neurologiczne. Co to oznacza? Może obudzić się sparaliżowany, utracić mowę lub pamięć. Możemy się spodziewać wszystkiego. Co robisz? Opuść to. Stój, Horacio, nie zbliżaj się. Jeszcze jedna śmierć jest dla mnie bez znaczenia. Spokojnie, już w porządku. Stój! Nie możesz uciekać. Mogę ci pomóc. Jak? Wydając mnie? Opuść broń. Ja nikogo nie chciałem zabić. Jestem niewinny. To one mnie zmusiły. One. One. Słyszysz? Nikt cię nie zmusił. Nikt. Też mi powiesz, że jestem szaleńcem? Ty też? Jestem, ale to one są winne. Jednak ty powinieneś mnie zrozumieć. Jesteś taką samą ofiarą jak ja. Nie rozumiesz, że cię wykorzystywały? Jak się z ciebie naśmiewały? Klara zrobiła z ciebie pośmiewisko przed całym miasteczkiem, a ty jak głupiec zrobiłeś dobrą minę, kiedy ona wchodziła księdzu do łóżka. Dość już, wchodziła księdzu do łóżka. Dlatego chciałeś się zemścić i dobrałeś się do Neny, następnej dziwki. Dlatego brat Omar cię nie zabił. Zrozum, że to chłam, który zasługuje na śmierć. To chłam. Nie może pani tak się przejmować, bo to się źle dla pani skończy. Jak mogę uspokoić się, kiedy wokół dzieją się takie rzeczy? Po śmierci Alejandra powinna była wszystko sprzedać i wyjechać z tego piekielnego miasteczka, jak radziła mi Amanda. Czemu jej nie posłuchałam? Zobacz, co się stało z moimi córkami. Nie patrz tak na mnie, bo znam cię. Wiem, że to mnie za wszystko obwiniasz. Znam ją. Jak się pani miewa? Manuel. Elisa. Padre Justino. ¿Cómo está? Bien, bien. Ojciec. ¿Qué pasa? Co się stało? Sí. Lo siento. Señora, por favor, llame sus hijas. Quisiera hablar con las tres. Niech pani łaskawie zwoła swoje córki. No, mis hijas no están. Chciałabym z wami porozmawiać. Nie ma ich. Ojcze Justino. Elisa nie zasługuje na to. Być może córki. Tak, ale ona, panie starosto, to ich matka. Wychowała je. Ona je wszystkiego nauczyła, rozumie pan? Nie pozwalam ojcu na to. Elisa jest najbardziej szanowaną w La Cruz osobą. Możecie wyjaśnić mi, o czym mówicie? Zobowiązała się pani wobec biskupa, że będzie kontrolowała córki. Tak, ojcze. Tymczasem o jednej mówi się, że jest kochanką księdza i korachę. Druga natomiast jest urodzonym mordercą. To nieprawda. Słucham. Ojcze Justino, nie ma ku temu dowodów. Wybacz pan, ale biskup takimi dysponuje. Na mocy wyraźnego nakazu biskupa informuję panią, że od dziś pani i pani córki zostajecie ekskomunikowane przez Święty Kościół Katolicki. Elisa, Elisa. Jak mogłem być tak głupi i pozwolić mu się tak zatruć? Gdybym go powstrzymał, to nie twoja wina, Santo. Proszę cię, to tylko mi szkodzi. Popatrz, co się z nami stało. Setki razy ci to powtarzałem, ale mnie nie słuchałaś. Wyszłaś za niego, bo o nic nie dbasz. Liczysz się tylko ty i Korachę, bo tylko jego kochasz i zawsze kochałaś. Mnie i Olmosa nigdy nie kochałaś, ale powiem ci, że choć mnie nie kochasz, byłaś ze mną szczęśliwa. Wszystko bym dla ciebie oddał. Una vida feliz. Me hubiera desvivido por cuidarte.
I no sé para qué carajo. Nie wiem, po co ja ci to u licha mówię. Kiedy się obudziłem, a ciebie nie było, pomyślałem, że tu cię zastanę. Porozmawiajmy. Czemu zdjęłaś obrączkę? Postanowiłaś dłużej mnie nie kochać? Przysięgałaś mi, Mecia. Dopóki śmierć nas nie rozłączy, pamiętasz? Pamiętasz? Jak to zniknął? Szukaliście na wsi? Olmos jest ranny i nie mógł odejść daleko. Milcz, bo tutaj tylko ja mogę podnosić głos. Jeśli Olmos Rey znów zaatakuje moją córkę, pan będzie za to odpowiedzialny. I to pan trafi do więzienia. A ciebie jak mam prosić? Czemu nie zajmiesz się nareszcie tą, z którą się ożeniłeś? Bo to ciebie kocham. Dziwnym jednak trafem to ją wybrałeś. Tym samym wziąłeś na siebie odpowiedzialność za to. Za to swoje zafajdane małżeństwo. Udawanie, że nic dla ciebie nie znaczy, szkodzi ci. Niszczy cię to i dlatego Nora wyszła za mnie. Wyszła za ciebie, bo mnie nienawidzi. Powiedziałem ci to. Wiem, zrobiłem błąd. Zachowałem się jak tchórz, ale ty przestałeś mnie kochać. Daruj sobie te zagrywki, że cię kocham, że przestałem kochać i że ty mnie kochasz. Dość tego. Bądź choć raz mężczyzną. Choć raz. Chcesz, żebym był mężczyzną? Tak. Chcesz? Wyjdź. Chcesz? No, zobacz, co się z tobą dzieje. Ty płoniesz. Weź rękę. Pragniesz mnie? Weź rękę. Pragniesz mnie? Podoba ci się, prawda? Podoba ci się. Coś mi mówiło, Noro, nie jedź do Pozo de las Almas. Nie jedź, Noro. Dopóki śmierć nas nie rozłączy. Nie mylę się? Nie mylę się? Porozmawiajmy. O czym? Będziesz mnie prosiła, żebym się poddał? Nie. Porozmawiajmy. Zgoda. Ale kiedy będziemy daleko stąd? Najważniejsze. To nigdy jej nie zdejmę. Nigdy, słyszysz? Słyszysz? Będę cię obserwował. Nie płacz, ukochana. Spełnię twoje marzenie i zabiorę cię z tego przeklętego miasteczka. Przyjdę po ciebie i zabiorę cię. Zatem przygotuj bagaż. O czym mówisz? Pojedziesz ze mną. Nie zdradzisz mnie, prawda? Kobiety zdradzieckie są złe, a wiesz, co ja robię ze złymi kobietami.
Najdroższy. Mi vida. Mi amor, ¿qué pasa? Ukochany, co z tobą? Claro. Mi amor, tu jestem, kochanie. Tu. Mi vida, tu jaka. Gdzie jestem? Tak się przestraszyłam. Bałam się, że coś ci się stało. Umarłabym wtedy. Tak? Ja nie widzę. Nic nie widzę. Nic.